nie wyjdę. Panie trenerze, jak pan oceni ten mecz? No bardzo emocjonujący, 8 bramek to rzadko wpadał w meczu, a tak. Jednak nie ma wygranej. No niestety, aż trudno uwierzyć, że strzelamy 4 bramki na wyjeździe i meczu nie wygrywamy, ale mam tutaj bardzo duże pretensje do swoich zawodników, bo wyciągnęliśmy z wyniku 1-3 na 4-3 i nie potrafimy ustawić się przy stałym fragmencie gry. Zamójnie poza stałym fragmentem gry nas niczym nie zaskoczyło, natomiast my zachowywaliśmy się jak juniorzy. To nie przystoi takiej drużynie jak my, która chce grać w czwartej lidze. Także mówię, nie chciałbym teraz oceniać na chłodno, bo mógłbym powiedzieć kilka niepotrzebnych słów. Dla kibiców to był bardzo dobry mecz, dużo bramek, szybkie akcje. Tak, tylko że my mamy cel jakiś przed sobą, tak? I tym meczem praktycznie zamknęliśmy sobie możliwość jakiejkolwiek pomyłki do końca sezonu. Mieliśmy przewagę pełną, w tej chwili zostało 2 punkty, a można powiedzieć, że żaden, bo każda porażka czy każdy remis przy wygranej Warce powoduje to, że spadamy na drugie miejsce i musimy bać się o to, żeby zagrać w barażu, a do tej pory byliśmy cały czas na pozycji lidera i mieliśmy spokojną głowę. Dlatego, tak jak mówię, muszę ochłonąć, żeby spokojnie ocenić ten mecz. Panie trenerze, dawno tak emocjonującego meczu nie było tutaj na tym boisku. 8 bramek to rzadko wpada w meczu. No zgadza się. Przede wszystkim co do naszej drużyny. Szkoda, że straciliśmy 4 bramki, bo tracąc 4 bramki u siebie mamy tylko punkt.
tak naprawdę nie możemy tracić tylu bramek u siebie, bo wtedy ten wynik jest, będzie dla nas na pewno ciężki. Do przerwy wyglądaliśmy dobrze, myślę, że byliśmy zespołem lepszym od Prochu. Strzeliliśmy 3 bramki, straciliśmy tylko jedną i dominowaliśmy w pierwszej połowie. W przerwie sobie powiedzieliśmy, nie cofamy się, chcemy jeszcze więcej bramek, zabrakło trochę konsekwencji, troszeczkę tak jakby i zdrowia i straciliśmy 3 bramki praktycznie w przeciągu 10-15 minut. Ale ważne jest to, że graliśmy do końca, tak jak w każdym meczu. Po raz kolejny strzelamy bramkę praktycznie w końcówce meczu. I to się liczy, tak, że wierzymy, że gramy do końca. Myślę, że dzisiaj postawiliśmy się tutaj Prochowi i myślę, że jeszcze nie jedną niespodziankę sprawimy. Trener Prochu mówił, że tym remisem sobie skomplikował sytuację do awansu. Nie jestem od oceniania, ja patrzę na swój zespół, jak mój zespół funkcjonuje, moje tylko jedno skromne zdanie, myślę, że Proch sobie spokojnie poradzi z awansem. A czy dzisiaj w tym meczu mógłby Pan kogoś wyróżnić, czy całą drużynę? Oczywiście, zawsze całą drużynę, także przegrywamy razem, wygrywamy razem. Mówię, tak przed meczem może ten punkt by smakował troszkę inaczej, w przerwie inaczej, ale po meczu myślę, że to jest wynik sprawiedliwy i ten mecz właśnie tak wyglądał, że to był horror i 8 bramek.